Cześć! W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tematem statywów pod keyboard. Zapraszam do oglądania. Jeśli planujecie zakup instrumentu, przyznajcie sami, że nie zastanawialiście się, jaki statyw bądź stojak do niego dokupić. Oczywiście nazwa statyw i stojak są używane zamiennie. Tak więc wszystkie pieniądze, które macie, idą właściwie na zakup właśnie tego instrumentu, czyli statyw odchodzi na drugi plan, aczkolwiek jest to również bardzo ważna kwestia, ponieważ zbyt słaby statyw może sprawić, że dany instrument nam się przewróci, a raczej nie chcielibyśmy wydać. Kilku tysięcy złotych na przykład na instrument, który później ma gruchnąć na ziemię. Tak więc, jeżeli planujemy zakup statywu, to raczej kupmy ten lepszy. Czyli na przykład niekoniecznie kupowałbym statyw na przykład za 60 zł do instrumentu, który, który na przykład kosztował nas kilka tysięcy. Myślę, że to jest dość oczywiste. Jeżeli chodzi o modele, które są dostępne na rynku, to jest naprawdę cała masa tych, tych modeli. Ja tutaj pokażę wam te, które mam akurat ja, z których tam korzystałem, ja albo moja mama, podczas jakiegoś tam grania występów, więc one się rzeczywiście nam sprawdzają. Um, także, jeżeli chodzi o kształty tych statywów, no to myślę, że najpopularniejsze są takie właśnie w kształcie litery X. Um, są one dość lekkie, więc do przenoszenia są naprawdę wygodne. Fajnie mieszczą się w samochodzie, ponieważ można je normalnie wręcz na płasko położyć, i na tym na przykład coś jeszcze można śmiało. Kłaść. Jeszcze dodatkowa kwestia, no to na pewno też mają całkiem niezłą wytrzymałość, więc na tym możemy położyć różne instrumenty. Jeżeli chodzi o rzeczy, które musicie sobie sprawdzić, jeżeli planujecie zakup takiego statywu albo stojaka, no to na pewno tak. Nośność, czyli ile można rzeczywiście kilogramów tutaj położyć. Druga kwestia, wymiary po złożeniu, po rozłożeniu, żeby Wam rzeczywiście to odpowiadało, żeby Wam się, nie, żeby wam się zmieściło na przykład właśnie do samochodu, jeżeli planujecie to prze, przewozić. Kolejną kwestią, jeszcze, która jest bardzo ważna, to system, który służy właśnie tutaj do rozkładania i składania po prostu danego statywu. Pokażę Wam tutaj na szybko starszy system. Starszy system, który właśnie działa na zasadzie sprężynowej. Czyli tutaj, jak mamy zapięcie, pociągamy i statyw nam się składa. Jest to. Dość niewygodne tak naprawdę. Jeżeli chcemy, na przykład powiedzmy co chwilę ten statyw rozkładać i składać, no to niestety jest to, tak jak mówię, nie do końca wygodne, bo jak widzicie, potrafi się to czasami przy, przycinać. Tak więc. Tak więc, jeżeli na przykład byście chcieli tam małemu dziecku na przykład dać, no to ten system chyba niekoniecznie jest taki fajny, wygodny. No i tak jak mówię, na no przy dłuższym użytkowaniu, przy częstym składaniu, rozkładaniu do końca nie jest to wygodne. Ehm, no to warto, warto zwrócić uwagę na. na Ilość dziurek, które się znajdują tutaj, i to nam mówi, ile mamy właśnie regulacji. W tym przypadku jest tam chyba 7, o ile się nie mylę. Czyli możemy rozłożyć bądź złożyć ten keyboard w 7 pozycjach. Ehm, tak więc, na przykład, jeżeli powiedzmy chcemy grać na siedząco, to tutaj taki szybki patent. Jeżeli chcemy grać na przykład na siedząco, no to ten, ten statyw akurat nie do końca nam pozwala na wygodną grę na, na, na siedząco, ponieważ jeżeli teraz byśmy sobie usiedli. Tu mamy ten keyboard bardzo wysoko. Co ja akurat robiłem w takiej sytuacji? Ciach! już mamy dodatkowe opcje, jeżeli chodzi o, o regulację. Oczywiście e, nie zalecam tego, bo nie jestem pewny, czy na pewno nic się tam kiedyś nie wydarzy. Aczkolwiek, no, raczej jak sprawdzałem, nic mi się nigdy nie wydarzyło. Oczywiście nie z każdym mocowaniem można coś takiego zrobić, więc jeżeli cokolwiek robicie tego typu, na no własną odpowiedzialność. Ja nie chcę brać odpowiedzialności za wasze instrumenty. Ja tak robiłem. I na szczęście nic się nie, nie wydarzyło. Drugi akurat system składania, z którego ja miałem też okazję korzystać, to jest tak zwany Express Lock. Polega on na tym, że mamy tutaj taki schowany właśnie bolec, który możemy sobie normalnie pociągnąć, i za pomocą tego bolca chowamy właśnie ten bolec. Czyli nie musimy tutaj, tak jak było w poprzednim keyboardzie, nie musimy tutaj pociągać fizycznie nic. Tylko po prostu mamy to tu. Czyli jeżeli na przykład powiedzmy chcemy sobie złożyć, pociągamy, ciach, góra, dół. W jakiej pozycji chcemy, blokujemy ciach, ciach, blokuje nam się. Czyli to jest tak zwany Express Lock. Może być jeszcze Easy Lock, może być zapięcie grzebieniowe. To znowu też jest taka blaszka, którą musimy założyć na przykład na bolec i ona ma różne właśnie tam możliwości właśnie zapięcia. Czy może być bliżej, dalej, i w zależności jak daleko wysuniemy jakby tą blaszkę, o który ząbek zaczepimy, no to wtedy jakby mamy tak rozłożony statyw. Tak więc możliwości jest naprawdę wiele. Musicie sobie przetestować, co dla Was jest najlepsze. Jeżeli chodzi o mnie, Express Lock dla mnie jest najlepszym systemem i rzeczywiście się to sprawdza w boju, że tak to ujmę. Ok, na co zwrócić uwagę, bo jeżeli patrzymy z tej perspektywy, to te statywy mogą być wręcz identyczne, tak, ale różnią się jedną bardzo podstawową rzeczą, mianowicie budową tutaj w tej perspektywie. Myślę, że już nie wiem, widać, widać chyba o co chodzi. Ten statyw jest pojedynczy, ten statyw jest podwójny. Oczywiście dla jeżeli ten instrument ma po prostu tylko stać, nie będziecie go nosić ciągle na scenie na przykład, powiedzmy, nie będzie on tam nie będzie grany na, na scenie. No to on raczej się nie będzie na przykład wam bujał, bo, bo jeżeli na przykład powiedzmy stoi taki instrument w domu, dosuwacie go na przykład bliżej do ściany, no i jeżeli gracie nawet właśnie jak jest na stojąco, no to nie powinien się jakoś bardzo bujać. Co na scenie może się rzeczywiście wydarzyć. Więc e, więc proponowałbym raczej wtedy podwójną konstrukcję, jeżeli rzeczywiście występujecie na scenie, podwójna konstrukcja. Jeżeli gracie w domu, pojedyncza powinna wystarczyć. Chyba że macie lepszy instrument, no to raczej wolałbym dopłacić do takiego statywu mimo że jest on droższy, ale niewiele, bo to będzie różnica na przykład powiedzmy 50 zł, więc jeżeli kupujecie instrument za kilka tysięcy, 50 zł nie powinno być większym problemem. A poka pokażę Wam coś jedno, Je jeden bardzo prosty test. Ten łapie jednym paluszkiem, widzicie, a ten... No nie da się, ciężko, ciężko go tutaj rzeczywiście wprawić. W jakiś taki ruch. Muszę całą ręką ruszać, żeby on się rzeczywiście ruszył, a ten wystarczy szturknąć i jak widzicie, no buja się cały. Mimo, że ma oczywiście gumy i tak dalej, całe to wyposażenie, które mieć powinien. Tak więc, jeżeli się zastanawiacie, który statyw faktycznie wybrać, to już do Was należy decyzja, ile macie gotówki, żeby sobie rzeczywiście na taki statyw pozwolić. Jeżeli oczywiście jesteście zawodowcami, no to wiadomo, że wtedy potrzebujecie innych statywów. To wtedy one są najczęściej, na przykład, takie pionowe statywy, gruba rura, czy, czy tam właśnie na przykład jakiś kszta kształtownik metalowy, który idzie w górę? No i później, jakby półksiężyce są takie, półkola, na których się właśnie stawia instrumenty. Wtedy pio pionowo, yy, poziomo, poziomo można wtedy zrobić jakby kilka instrumentów, jeden nad drugim, ale to już są jakby dla zawodowców. Jeżeli potrzebujecie rzeczywiście dla jeden pojedynczy instrument, no to. Taki statyw za około 100 zł tak naprawdę mam w zupełności wystarczy. Taki tam około 50-60 e, chociaż nie wiem akurat jak z tym systemem, bo grzebieniowy powinien 50-60 kosztować. E, z tym systemem może być chyba ciutkę droższy, ale taki powinien koło stówki kosztować. Ten jest z firmy Athletic. Jeszcze tutaj szybka reklama mimo że nie było, nie było to sponsorowane firma Atletic a ten, który ma już naprawdę wiele lat, ale świetnie się trzyma. Więc, więc tutaj to trzeba mu powiedzieć, że naprawdę jest świetny, jest z firmy. Libedor. Nie wiem, jak to się wymawia, jak to się czyta. Tak więc Libedor, też naprawdę świetna robota, bo naprawdę, no, no, no fajny, fajny sprzęt, naprawdę fajny sprzęt. ok, więc myślę, że jeżeli chodzi o statywy, to to jest chyba na tyle. Aha, jeżeli jeszcze chcecie. To do tych, do tych, tego typu statywów można dokupić na przykład jeszcze dodatkowy stojak na górę, czyli że możecie na przykład właśnie tutaj dołożyć sobie drugi instrument, dodatkowo drugi keyboard, jeżeli na przykład jest potrzebny. Ale powiem szczerze, że to niekoniecznie wydaje mi się stabilne. Więc jeżeli już planujecie dokładać kolejne instrumenty, raczej lepiej pójść w tą stronę profesjonalnych statywów, które kosztują mnie no niestety już kilkaset złotych, ale rzeczywiście są bardziej stabilne, bo Naprawdę, myślę, że najgorszym widokiem by było zobaczyć swój instrument na ziemi. A tego nikomu nie życzę. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, śmiało zadawajcie je w komentarzach na dole. Tak samo, lajkujcie ten film, jeżeli Wam się rzeczywiście podobał. Komentujcie. I udostępniajcie, jeżeli macie kogoś, komu się może taki materiał przydać, to udostępniajcie śmiało, będę za to bardzo wdzięczny. Subskrybujcie kanał, bo im więcej osób subskrybujących, wiadomo o tym, tym te treści dalej mogą docierać. No więc myślę, że to chyba wszystko. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej!